Atrybuty, które powinny posiadać dobre spodnie outdoorowe czy taktyczne, to przede wszystkim dobra jakość materiałów, dobry krój zapewniający wygodę przy poruszaniu się oraz obecność rozbudowanych i ergonomicznych kieszeni, które definiują uniwersalność spodni w terenie zurbanizowanym i naturalnym. Dziś mam ze sobą trzy modele spodni od polskiej firmy Helikon. Ja mam na imię Mateusz i serdecznie Was zapraszam do materiału z petshop.pl, w którym opowiemy Wam o tych modelach. Zaczniemy od spodni Urban Tactical Pants serii Urban Line. Dzięki anatomicznemu krojowi spodnie są bardzo wygodne w codziennym użytkowaniu, a mieszanka bawełny, poliestru i elastycznego spandeksu świadczy o wytrzymałości tego modelu i uniwersalności przeznaczenia. Jak wcześniej wspomniałem, spodnie posiadają wiele kieszeni. Dwie przednie, klasycznego kroju z wzmocnionymi krawędziami do wpięcia noża lub latarki. Cztery kieszenie na udach, dwie szerokie, ukośne typu cargo, zapinane zamkiem oraz dwie wąskie, zamykane padkami z rzepem. Pojemne kieszenie udowe do przenoszenia dokumentów i drobnych przedmiotów osobistych. W okolicach kolan zastosowano wzmocnienie oraz wszyto kieszenie na miękkie ochraniacze. Kolejnym modelem od Helikona, o którym Wam dzisiaj opowiem, są spodnie Greyman Tactical, czyli klasyczne spodnie wzbogacone o komplet taktycznych dodatków, przydatnych zarówno na co dzień, w pracy, jak i na przykład na strzelnicy. Forma spodni oparta jest o klasyczne wzornictwo jeansów. Znajdziemy tu dwie przednie klasyczne kieszenie oraz jedną wąską wkomponowaną w prawą przednią kieszeń oraz cztery kieszenie tylne. Praktycznym patentem jest elastyczny pas z zapięciem na rzep dla dodatkowej regulacji oraz szerokie szlufki na pasek o szerokości do 50 mm. Prezentowany model to kolor Taiga Green. Przenosimy się teraz do lasu, ponieważ model, o którym Wam teraz opowiemy, jest ukierunkowany w stronę bushcraftu i survivalu. Przedstawiamy spodnie Pilgrim. Opatentowana tkanina Dura Canvas użyta do wykonania tego modelu zapewnia najwyższy stopień wygody, praktyczności i ochrony przed rozdarciem, przetarciem i innymi uszkodzeniami mechanicznymi. Dla uzyskania większej szczelności, a co za tym idzie wodoodporności, spodnie można zaimpregnować specjalnym woskiem. Pilgrim wyróżniają się dużą ilością wygodnych, nieograniczających mobilności kieszeni. Dwie zapinane na solidne guziki kieszenie typu cargo umożliwiają przenoszenie nawet całkiem sporych przedmiotów. Dwie dodatkowe niewielkie kieszenie z klapką zamykane na guzik i o wzmocnionej krawędzi pozwalają wygodnie i bezpiecznie przenosić nóż, multitool i podobne narzędzia. Klasyczna kieszeń biodrowa również została wzmocniona na krawędzi, co zwiększa komfort przenoszenia w niej wyposażenia zabezpieczonego klipsem. Pomiędzy kieszenią cargo a biodrową znajduje się jeszcze jedna kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny. Nogawki dają się dopasować do nogi i obuwia. Spodnie są kompatybilne z wkładkami umożliwiającymi dodatkowe wzmocnienie kolan. Tył spodni został lekko podwyższony i wzmocniony cienką pianką dla zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa. Gdy do naszej kieszeni załadujemy sprzęt w postaci noża, krzesiwa, latarki, mini apteczki i tym podobnego ekwipunku, będziemy pozytywnie zaskoczeni. Spodnie od Helikona świetnie radzą sobie z rozłożeniem ciężaru przenoszonego ekwipunku. Wspomniane szlufki umożliwiają korzystanie z paska do 50 mm szerokości oraz montaż karabinków na dodatkowy ekwipunek, np. w postaci rękawiczek czy czapki z daszkiem. To co widzicie to kolor kojot z zielonymi wstawkami Taiga Green. Wybór spodni pozostawiamy Wam. Napiszcie w komentarzach, który model wybierzecie. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału oraz odwiedzenia www.spetshop.pl, gdzie znajdziecie każdy z omawianych dziś produktów. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.